Miałem dzisiaj najbardziej gównianą noc od bardzo dawna. Zatem pogadajmy sobie o tym chwilę. Siemano. Witam na spacerze, właściwie na odbiorze jedzenia. Jak sobie zobaczycie, tam w oddali jest sushi w dłoń. Tam na samym końcu. I postanowiliśmy sobie dzisiaj zjeść właśnie w tym miejscu, więc poszedłem po odbiór. Przy okazji, niestety, mimo mojej wielkiej niechęci, musiałem załatwić jeszcze jedną sprawę w okolicy z pewnymi osobami z Warszawy, które specjalnie dla mnie tutaj przyjechały, więc no niestety trzeba było, nie dało się inaczej, jakoś musiałem to przeżyć. Generalnie, tak jak już powiedziałem we wstępie, miałem naprawdę strasznie gównianą noc. I nie wiem dlaczego, może że do późnych godzin montowałem film, który sobie dzisiaj mieliście okazję zobaczyć o 12. Jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć, to niech sobie zobaczy, link będzie w opisie. Wyszła mi fajna recenzja fajnej książki. Trochę tak na ostatnią chwilę wpadłem na pomysł, jak to zrealizować, jaki zrobić wstęp i jaką stylistykę tego wszystkiego utrzymać, więc nie wiem, czy to wyszło fajnie, mnie się podoba. No i książka jest całkiem fajna, mimo że tylko 3,5 gwiazdki. Dlaczego? No dlatego, bo o tym w recenzji nie mówię, że Gary Hill ma kilka fajniejszych książek, ma nawet sporo fajniejszych książek, 3 fajne serie. Więc trzeba jakoś dywersyfikować, jeżeli ma się 5-gwiazdkową skalę. I nie wiem, jakoś tak co chwilę się w nocy budziłem, nie mogłem się ułożyć, jakieś dziwne rzeczy mi się śniły. Może po prostu za dużo spędziłem z kuchami, z jawami na green screenie, które wmontowywałem na obraz lasu i inne tego typu rzeczy. Za bardzo się chyba w to wkręciłem i tak wyszło. Pomijając, że jakoś było gorąco, jakoś, no w ogóle do dupy. A jutro jest poniedziałek, więc nie będzie znowu żadnego odpoczynku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co wam mogę powiedzieć? Jeszcze dzisiaj poza tym filmem, który właśnie oglądacie, będę musiał sobie zmontować Highway Blossoms na poniedziałek. I w poniedziałek nagrać sobie kolejne odcinki, bo dzisiaj najprawdopodobniej tak na 99% mi się nie będzie chciało, bo totalnie nic mi się nie chce. Tak trochę widać, że nie mam dzisiaj energii. Pogoda jest do dupy, miasto puste. Mieliśmy sobie dzisiaj ogarnąć orientarium na rowerach, ale niestety, biorąc pod uwagę, jaka była wczoraj wichura i jakie są dzisiaj prognozy na cały dzień, no to raczej tego nie zrobimy, więc do tego orientarium to trochę jak sójka za morze się wybieramy. Albo nie ma czasu, albo nie ma energii. I tak ja mówię, nie ma czasu. Bo jak człowiek zapieprza przez 8 godzin, to potem ma ochotę już się naprawdę tylko pierdolnąć i nic nie robić. Szczególnie jak zaczyna jakąś nową rzecz w robocie i wymaga to od niego bardzo dużo skupienia i zaangażowania umysłowego, jak również emocjonalnego, bo niestety trzeba rozmawiać z innymi ludźmi, którzy również coś tam robią dla ciebie i czegoś tam od nich potrzebujesz. Zatem co wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że jutro będę miał trochę więcej energii, chociaż szczerze w to wątpię. Macie jakiś pomysł na to, co mogę zrecenzować następnym razem? Jakąś książkę? Akurat przez tydzień czasu to może zdążę ją przeczytać i wyrazić jakąś opinię w serii na szybko. Bo to będzie w następnym tygodniu na moim kanale. A jeżeli nie macie, to na pewno ja coś znajdę. Słucham tego naprawdę dużo, więc naprawdę dużo mam rzeczy, z którymi mogę się, którymi właściwie mogę się z wami podzielić. Jezu, dobra, bo już zaczynam mamrotać i wychodzi z tego średnio składne zdanie. Zatem życzę wam miłej reszty weekendu.
Pogadamy sobie jutro, mam nadzieję, już w lepszych nastrojach i z lepszą pogodą, bo niestety to wszystko, co jest tutaj, jest generalnie mega do dupy. Zatem to tyle ode mnie w tą szarą niedzielę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.